Pandala. No jesteśmy na uroczystej premierze filmu Czerwone Maki w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Powiedz, jak tobie grało się na planie filmowym? Powiem, że zagrałaś rolę jedną z 700 dziewczyn właśnie w tym filmie. Tak, jedną z 750 sanitariuszek. Pracowało mi się wspaniale, ponieważ byłam otoczona niezwykłą opieką przez mężczyzn, aktorów, którzy grali. No, byłam jedyną kobietą w obsadzie, więc grała również Clara Williams, ale zazwyczaj byłam na planie sama z facetami. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę. A powiedz, w jaki sposób przygotowywała się do tej roli? Bo jednak zagranie roli sanitariuszki, no jednak no, nie jest to takie proste. Nie jest, na szczęście. Produkcja była tak uprzejma i zorganizowała mi w Chorwacji kilka spotkań z doktorem chorwackim i po angielsku tłumaczył mi, jak powinnam trzymać tak zwane instrumenty, narzędzia, żeby było to jak najbardziej wiarygodne, i wracając do hotelu, ja otrzymałam te narzędzia, więc mogłam ćwiczyć codziennie. Oprócz tego musiałam bardzo trzymać wagę, bo ten film jest podzielony na zdjęcia wyjazdowe, które kręciliśmy w Bułgarii, ale także na zdjęcia, które kręciliśmy w Chorwacji, i na początku musiałam być bardzo, bardzo szczupła. No i też dbałam bardzo o aktywność fizyczną, bo ten film wymagał ode mnie bardzo dużej sprawności fizycznej. No myślę, że to takie główne tory, na których się przygotowywałam. A powiedz, jeżeli chodzi o twoją dzisiejszą kreację, widzę, że idealnie wkomponowane jest w dzisiejsze wydarzenie, bo w końcu Czerwone Maki, czerwień dzisiaj decyduje, rządzi. Tak, za stylizację odpowiedzialne są Helena Englert i Magdalena Sakrecka. Dziewczyny tutaj stoją obok i bacznie obserwują, czy wszystko się zgadza. Tak. I ostatnie pytanie, gdzie my ciebie ponownie zobaczymy? Czy już pracujesz w kolejnej produkcji filmowej, czy ewentualnie może ciebie w teatrze zobaczymy lub na innym wydarzeniu? Jestem studentką trzeciego roku Akademii Sztuk Teatralnych w teatrze. Niestety jeszcze nie pracować nie mogę. Natomiast robię teraz serial z Krzysztofem Łukaszewiczem i nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej.